Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Czas na Igrzyska, a dzisiaj moją gościnią jest wyjątkowa, uśmiechnięta, śmiało powiem, ambasadorka sportu, lekkiej atletyki, Polska lekka atletka, specjalizująca się w skoku o tyczce, czterokrotna olimpijka, multimedalistka mistrzostw świata i mistrzostw Europy Monika Pyrek. Cześć. Dzień dobry. Cześć, cześć Monika, bardzo się cieszę, że w końcu do nas skoczyłaś. że już nie do końca? <grym> ten, ten wskok, tak, ze Szczecina, dzisiaj przynajmniej, Szczecin, z Duńska Wola, bo tam robiliśmy dzisiaj Monika Pyrek dla dzieciaków. I teraz skoczyliśmy do Warszawy, bo też jutro, jutro robimy Kolejne Monika Pyrek Kam, więc tak starałam się ułożyć ten grafik, żeby tylko do ciebie tutaj trafić. To bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że się udało, bo nie ukrywam, że troszkę cię namawiałam. Chciałabym wrócić i trochę powspominać z, z tobą te Igrzyska olimpijskie, bo cztery razy byłaś na igrzyskach, to chyba sporo tych wspomnień masz w głowie. Wiele, właściwie jeżeli mam policzyć wszystko, to ja byłam na pięciu. Bo mhm. byłam jeszcze w Rio jako tak, e, kandydatka, kandydatka do komisji zawodniczej MKOL. Pamiętam, jak kampanię robiłaś i zbierałaś głosy. Tak, i to były naj, najtrudniejsze igrzyska w ogóle bo w innej w roli, tak w innej roli i w ogóle najdłużej. Mhm. E, no bo też sama wiesz, że no, tak jest ułożony ten grafik igrzysk, że e, część dyscyplin jest we wiosce jako pierwsze, tak. potem wyjeżdżają, żeby zrobić miejsce następnym i właściwie ukończysz swój. Start i wracasz do domu, także nie do końca mm, czasem, jak to się tak ułoży ekspresowo, to nie jesteś w stanie nawet poczuć tego ducha i A I to było właśnie w tej drugiej roli, teraz jak tutaj wywołałaś to, no bo jeszcze w Londynie byłaś jako zawodniczka i w, Awria już jako kandydatka do, tutaj do Komisji Zawodniczej mkol u dobrze tak, mówię. Tak. I z tej drugiej strony mogłaś obserwować ich Inaczej to wszystko, jakby wiesz, czas inaczej płynie tam mhm. y ja oczywiście o, o ile mogłam to jeździłam na arenę i kibicowałam ale też na czym innym się człowiek koncentruje. Tak też musisz innych zasad przestrzegać, bo, bo pamiętam, że na przykład nam wyznaczyli tylko teren, po którym mogliśmy się poruszać, mówiąc o tym, że jesteśmy kandydatami. Nawet miałam taką historię, że w takiej euforii, jak wchodziliśmy do wioski olimpijskiej, ja leciałam, podróżowałam z reprezentacją, więc w stroje reprezentacji, mhm. więc jakby poczułam się jak, jak reprezentantka, jak, tak, jak reprezentantka i jeszcze zawodniczka. I, i, I wiesz, tej radości w ogóle nagrałam. Zobaczcie, tutaj jest nasza, nasza misja, nasze miejsce i i wrzuciłam to do neta. No. I zapomniałam całkiem, że my jako członkowie Komisji Zawodniczej nie możemy tego robić. Dlaczego? I, no, takie były zasady. Mogliśmy tak tylko ten kawałek we wiosce, tam gdzie ja stałam, przy tak. autobusach, tak, przy wejściu. Tak, tam cię poznałam. Tak, tak dokładnie. To, ym, to tylko tam mogliśmy mówić o tym, o, mówić o sobie w ogóle. A, że w ogóle, że tu jesteście. Że tu jesteśmy. A na przykład jak byłaś na jakichś startach Polaków, w no, Rio, czy nie? Byłam na I wielu mo Mogłaś sam ten wrzucać zdjęcia czy nie do końca. No wrzucałam, wiesz, takie żeby unikać mm -hmm. tego, bo chodziliśmy z takimi e, okay. pinami, że, że nie jesteś, jesteś tą kandydatką. Tak, tak, tylko jako kibic i rzeczywiście ale we, we, wewnątrz wioski nie można było tego robić w ogóle. No a jeszcze na obiektach okej. Okay. I zwrócono mi uwagę, i tak naprawdę się przestraszyłam, że w ogóle nagle stracę szansę. W ogóle no, jeszcze, jeszcze nie zaczęłam być kandydatką, a już popełniłam a, błąd. Właśnie mnie to ciekawi, że. Czy ciężko w ogóle było zbierać te głosy, rozmawiać z, z tymi ludźmi? Bo mam wrażenie, że to tak trzeba być otwartym, no nie wiem, tak przekonywać do siebie. Jak ty to wspominasz? E, to było trudne, aczkolwiek e, m, ciężko było po prostu zagadywać się mhm. ludzi. E, m, byliśmy tak, byli w swoim świecie, skupieni. Z reguły wychodzili albo po swoim starcie, albo po swoim treningu. Nie wiesz, czy zadowoleni, czy dokładnie. Wkurzeni. Ee, raczej kierowali się w, w, naprzeciwko mieli stołówkę, wie, więc raczej wzrok kierowali na stołówkę, więc ciężko było tak um, zagadać kogoś. I A na czemu po... chciałaś być kandydatką w ogóle? Ja od zawsze, mój tre, to ja zacytuję mojego trenera, okay. bo zawsze jak się działo coś u nas na skoczni w trakcie zawodów, to ja byłam pierwsza, która chciała rozwiązywać tę sytuację. Mm -hmm. I ja nie wiem, no ja mam taką potrzebę działania i potrzebę takiej sprawiedliwości, żeby dla każdego było, żeby wszystko było ok. Tak? Jak zawody mają być przeprowadzone, to chciałam, żeby no, każda z dziewczyn miała porówno, a nie, że jedna ma lepsze warunki, bo mm -hmm. akurat, nie wiem, aparatura się wyłączyła zaraz po jej skoku, a my teraz czekamy przez pół godziny i to jakby jest trudniejsze w rozgrzewce. I ja zawsze szłam i dyskutowałam i wspierałam wszystkich. Czyli ty się I mój trener mówi tak. I mój trener zawsze mówi prze Stań tam gadać, tylko skup się na sobie. Tylko ciebie tam słychać. No więc myślę, że, że to w tę stronę. Ja zawsze kandydowałam do Komisji Zawodniczej i Europejskiego Stowarzyszenia mm -hmm. Lekkiej Atletyki i, i Światowej Lekkiej Atletyki. Byłam w komisjach zawodniczych, właściwie chyba w europejskiej, to byłam przez 8 albo 12 lat, już nie pamiętam. Byłam też w komisji Polskiego Komitetu Olimpijskiego, byłam przewodniczącą. I da się coś zmienić w ogóle, tak szczerze? No bo Komisja jest. Zawodnicza to taki twór, który niby jest, ale z drugiej strony nie ma tego głosu. No może doradzać, no ale kto, nie no. oszukujmy się, będzie słuchał tego zawodnika. Czy parę, parę rzeczy udało mi się przeforsować? Mhm. To super. Na przykład po, właśnie po Igrzyskach w Rio zebrałam taką anonimową ankietę od zawodników. Żeby powiedzieli, co chcieliby poprawić, co, co mogłoby polepszyć jakby ich całą sytuację i, i przygotowania i koncentrację we, wio we wiosce. I to jakby na każdym polu, od, od opieki medycznej, po pracę misji, po, po na przykład jakość sprzętu, czy ilość sprzętu, które, które dostajemy. I na co najczęściej narzekają zawodnicy? No, Bądź narzekali. Narzekali wtedy bardzo mocno na opiekę medyczną. I u nas było tak, że poczekajmy, aż się rozwinie. Jak już było źle, to się leczyło. Tak, znaczy, ja myślę, że to wynikało z tego, że to rzeczywiście jakby nie broni nikogo, ale wydaje mi się, że rzeczywiście w Rio było o tyle trudno, że te areny były tak od siebie oddalone mm -hmm. bardzo daleko. A sztab medyczny był no, w okrojonym składzie. Ja nie... Rio miło wspominam, bo miałam szyte kolano i doktor. po Dokładnie. prostu Dokładnie, więc tak, to ja myślę, że to wynikało po prostu z trudności takich logistycznych mm -hmm. wtedy akurat, tak. E, ale też chwalili ilość sprzętu, na przykład, że było bardzo dużo, aczkolwiek gdzieś tam jakość była, niektórych rzeczy była gorsza. Więc ileś tych rzeczy było fajnych i udało mi się stworzyć, Listę. zwołać taką też spotkanie z przedstawicielami komisji zawodniczej i z przedstawicielami PKO-u, ministerstwa, wtedy był ministrem Witold Banka. I cieszę się, że wtedy wszyscy wysłuchali, każda strona wysłuchała siebie. To super. I wydaje mi się, że jakieś tam wnioski zostały wyciągnięte. Co prawda już nie byłam na kolejnych igrzyskach, ale jakby. Wydaje mi się, że, że to był dobry sposób na, na też rozmowę, bo e, taka anonimowa ankieta jednak gdzieś tam mm -hmm. może zawodnicy sobie na za dużo wtedy pozwalają, też można tak oceniać, ale jednak większość e, większość pokazała, że, e, że jakby ma swoje zdanie i wie, co im gdzieś tam. jakie mają Jak potrzeby. Tak, dokładnie. I to było wysłuchane. Jest. A czasem no, jest tak, że. Mm, jakby oceniana jest, twoja uwaga jest oceniana jako, jako jakieś uniesienie, jakieś to zadzieranie nosa. E, i, że Czyli bar... ktoś ci tak mówił czasami? Oj, <laughs> coż mam ci, mam ci powiedzieć, no nie, nie uczestniczę, o, o tak, jak na pytanie, kiedy ktoś mnie pyta, zresztą dzisiaj dostałam to pytanie też z duńskiej woli, na pytanie, dlaczego nie ma kobiet w skoku o tyczce. Cóż ja mam odpowiedzieć? Ja nie uczestniczę w szkoleniu. Ani ja, ani ja. A ja Arugowska. chciałam Cię zapytać, czemu kobiet nie ma w zarządach yy, i tak dalej. Widzisz, dzieci myślą, bo rozumiem, że dziecko zadało to pytanie. Czy... Nie, 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 dziennikarz. To dziennikarz, akurat dziennikarz. to okay. znaczy, odpowie... są kobiety, ale jaki ułamek? Ja czytam, że jeszcze do niedawna tam w 44% związków nie było żadnej kobiety. E, to ja cię mogę Powiedz powiedzieć mi, na, na podstawie yy, Polskiego Związku Leki i Atletyki? Był taki czas, że w zarządzie mm, znaczy w, jako delegaci, tak? O tak, na, 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 na wyborach, e, gdzie jest delegatów ponad 90, były dwie kobiety. No właśnie Była dlaczego? Mia i była Krysia zabawska, na przykład. Ale dlaczego? Nie mam bo, pojęcia. Bo my nie chcemy, czy nas nie chcą. Myślę, że to jest Stereotypy? po połowie. Myślę, że jest po połowie, ale też. E, ja się cieszę, że, że są regulacje, które mówią mm -hmm. o tym, że, że kobiety. Na świecie tak, to się zmienia, my jeszcze tak. musimy. Ale akurat w, w Światowej Federacji jest przepis i, i to wszystkie związki musiały go przyjąć, że do, jeżeli dobrze pamiętam, do 2027 roku musi być parytet w zarządzie, więc. E, poczyniono kroki, i w tym, w tym, chyba w tej kadencji jest jedna kobieta okay. na sześć osób, sześć, sześciu członków zarządu plus prezes, tak? Także jest jedna już kobieta, więc mam nadzieję, że kolejne jakby. Kolejne wybory też, też jakby pozwolą dotrzeć kolejnej kobiecie na, do, do, do zarządu. Aczkolwiek jest też, to muszę podkreślić, że jest więcej, już nie jesteśmy tylko dwie, mm -hmm. tylko jako delegatki myślę, że jest około dziesięciu. Czyli no na to... dalej na 90 paru e, delegatów to jest bardzo mało. Tak. Ale właśnie ja lepiej. się też nad, na ten, nad tym e, zastanawiałam. A nie masz e... wrażenia, że trochę jak my? No bo ja uważam, że my musimy się przepychać, bo jednak kiedyś świat wyglądał trochę inaczej. A jak zaczniemy się przepychać, to jesteśmy nazywane gwiazdami, że mamy jakieś parcie, a. O mężczyznach się tak nie mówi. Tak, No, czy znaczy wiesz co, ja myślę i to... Kompetencje głośno, powinny tak, głośno być. Głośno, tak, głośno już to, to wypowiadałam. Ja się nie godzę z tym, że ktoś powie, że kobiety mm, przez to, że mają takie miękkie kompetencje, takie, wiesz, że są, płaczli, są tak, płaczliwe, że emocjonalne, to, że, że jakby my się nie nadajemy gdzieś tam wyżej. Ale z drugiej strony... My jesteśmy racjonalne, odpowiedzialne. Ale jakby... zarządzać ludźmi, jak chce się zarządzać ludźmi, trzeba mieć miękkie kompetencje. No trzeba, trzeba po pierwsze mieć empatię, tak? tak. No, no, no bo musisz wiedzieć, jak ten drugi człowiek ja reaguje. Mam nadzieję, że to się tak zmieni. Kiedyś, ja też mam nadzieję. Wierzę, że kompetencje w to. będą i doświadczenie, a nie to, jakiej płci jesteśmy. Ale wiesz, co jeszcze, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś, że jest nas tak mało. Wiesz co, ja teraz yy, wzięłam się za studia podyplomowe. Ale o, jestem, gratuluję. Jestem, dziękuję. Właśnie nie wiem, czy sobie gratulować, bo jest mi trudno. Ale, ale skończę, ale skończę. Na czterech igrzyskach nie było trudno, też było no, trudno. Tak, dokładnie, więc się nie poddaję. Ale powiem Ci, że ja jestem, ja jestem po administracji publicznej, mhm. jestem magistrem administracji publicznej. Co mi pomaga na przykład w prowadzeniu fundacji. Mhm. Tak? Jakby zdecydowanie bardziej rozumiem funkcjonowanie jakichś jakiś konkursów tak, dotacyjnych, jakby to wszystko jest, jest mi łatwiej napisać też te wnioski. Ale z drugiej strony, no, pracuję w sporcie tak? i z dziećmi i mam wrażenie, że, że chciałabym gdzieś tam tą pedagogiczną wiedzę zdobyć. Taką, żeby być jeszcze bliżej tych dzieci. Podobno jakąś tam wszyscy nauczyciele mówią, że mam jakieś tam podejście do dzieci, więc chciałabym. Zresztą jeszcze... była na jednym wydarzeniu, pamiętam. <laughs> to dziękuję za potwierdzenie również. Ale rzeczywiście chciałabym. Czyli teraz poszłaś na pedagogiczne. Na pedagogiczne. Tak. I kończę w wychowanie fizyczne, ale mhm. też przygo przygotowanie pedagogiczne, takie, żeby mieć pełne uprawnienia jak tu na nauczycielskie. Nie mogłaś skończyć to, jak ty wskakujesz na te studia i zajęcia? No, jest ciężko. Dobrze, że są studia online, tak? To okay. naprawdę jak ktoś chce zdobyć wiedzę, to, to się znajdzie czas i robisz to wtedy, no, w momencie, kiedy możesz. No, ja też odsłuchuję wywiadu, wykładów, jak jadę na przykład z eventu w samochodzie, tak? Także to staram się robić to jak, jak mogę. Bardzo mnie to interesuje. Ale do czego zmierzam? I tak sobie pomyślałam, studiując ten WF, że WF-istek jest więcej niż WFistów. Tak? Tak mi się wydaje. A z kolei trenerów jest więcej niż trenerek. To prawda, u nas praktycznie w ogóle nie ma trenera. I dlaczego? Nie wiem. I ja też nie potrafię na to odpowiedzieć. Na przykład u nas w związku to trene, trenerki reprezentacyjnej, no nie wiem, teraz jedna była z tego, co mi się wydaje. No, u nas są, wiesz, my jesteśmy dużym związkiem. Tak, to prawda. Dużo jest konkurencji. Jest więcej no tych trenerów. Może dwie są. Jest trenerów a, no to z Asią jeszcze to trzy bym pomyślała, bo jest Asia, jest y, trenerka e, Ewy I, Swobody i, Igi, i Iggy Bangard I okay. wiesz co, teraz jak tak na szybko, Ale to, to cie, chyba nie cie, ma więcej. Ale cie, to cie, ciekawa statystyka, że w Łefistach jest więcej, a trenerek jest... Z, jakby Z moich spostrzeżeń, też jeżdżenia, bo nie, nie wiem jaka jest statystyka, mm -hmm. tak? bo pewnie można to gdzieś sprawdzić, ale rzeczywiście no, mam wrażenie, że tych trenerów jest zdecydowanie więcej. To, tak mi się wydaje. No, na naszym przykładzie zdecydowanie. Monika, cztery razy byłaś na Igrzyskach, wrócę do tego. Które najlepsze? Jest, nie, co jest takim dla ciebie pierwszym wspomnieniem? Bo tutaj na przykład, ja będę to przywoływać, Tomek Majewski mówił, że raz na igrzyskach był szum, wielki szum, nie wiedział o co chodzi, okazało się, że był tam Messi, załóżmy, nie? Mm -hmm. Ja na przykład... A to kojarzę, pamiętam te Że z Alison Felix mogłam zrobić sobie zdjęcie i to szczerze, jak mnie spytasz o igrzyska, to medale medalami, ale czasem mi się takie rzeczy przypominają. Jak powiesz igrzyska, to jaką masz pierwszą myśl? To będzie śmieszne. No to ja z, z, Papugi, papugi jak, za oknami. Dlaczego? Bo moimi pierwszymi igrzyskami były Igrzyska w Sydney. Okej. Okay. I dla mnie to było, ja miałam 20 lat, i dla mnie to było niesamowite wrażenie, że ja widzę papugi za oknami, że tak jak wróble latają. To było coś niesamowitego dla mnie. Zresztą w ogóle myślę, że. Czyli no to zawsze pierwsze igrzyska są wyjątkowe. Bo to jakby nie było presji, wiesz? In, inaczej na to, na to wszystko się patrzyło. Wioska była cudowna. Ee, daleko było też na stadion, mm -hmm. ale jakby dla mnie to w ogóle nie miało znaczenia Zob wtedy. O, tak? o, będę obserwować papugi. Jak tak. Będę... Wiesz co jeszcze? Jakbyś mnie nawet jeszcze zapytała, to, to mi się kojarzy parasol, bo wtedy jeszcze nie można było rozmawiać z trenerami w trakcie zawodów i trenerzy nie mieli swojego miejsca, mm -hmm. gdzie mogli usiąść, tylko mój trener po prostu walczył o moją uwagę na tym prawie 100 tysięcznym stadionie, latał z taką biało-czerwoną parasolką i po prostu żebym tylko go zauważyła, gwizdał, jak daje uwagi Tak, jakieś. żeby jak cokolwiek mi pokazać, żeby nie ja wiem, pamiętam, rozbieg jak skorygować. to to rzeczywiście tylko były takie Znaczy już jak wzrok... Ania, tak, jak już Ania chyba startowała. Czekaj, ona była w Atenach na pierwszych igrzyskach. To już mogłyśmy podchodzić. Jeszcze nie można okay. było tak bardzo, ale już się można było. Nie tak. Tak. Teraz już no całkowicie ciekawe. można rozmawiać, ale jeszcze w Sydney nie można było rozmawiać z trenerem. Czyli nie każdy można było wiesz, i Tak. Trener, mieliście jakieś swoje sygnały? Tak, tyle to wiesz, sygnały, że tu. Pff, Wiesz, albo pół stopy gdzieś tam, wiesz, w tę stronę, to żeby bliżej się tyczki trzymać. Okej, okay, czyli taki <laughs> trochę migowy język. Tak, migowy sobie język, dokładnie. Wiesz, my, my wtedy trochę więcej zawodniczki ze sobą współpracowały, bo każda była w tej samej sytuacji i każda prosiła siebie, żeby ta sprawdziła jej miejsce odbicia. No bo okay. trener nie mógł tego ci powiedzieć, tak? A teraz, A teraz jest troszkę inaczej. No bo jakby masz tego trenera, i on może się I zająć. on wszystko ci mówi. Kiedyś byłyśmy bliżej siebie, aczkolwiek ten, ten świat tyczkarski, my jesteśmy trochę taką dziwną konkurencją lekkoatletyczną, trochę zwariowaną, więc my się naprawdę trzymamy razem. I też przez to, że mamy zawody poza stadionem, takie mhm. nazwijmy to pokazowe, mimo że to są oficjalne zawody, no to, to tam też mamy jakoby taką fajną atmosferę Czyli rodzinną. Masz, yy... Przyjaciół z tego stadionu tak. lekkoatletycznego. Moją najbliższą przyjaciółką ze sportu jest Fabiana Murer, Brazylijka, okay. z którą w dalszym 12 lat już nie trenuje, w dalszym ciągu utrzymuję z nią I kontakt. Kiedy ostatni raz się widziałeś? W 2013, kiedy zaraz po zakończeniu kariery. W 2012. Bo jeszcze... Czyli macie teraz tak, internetowy kontakt. Tak, dokładnie. Ale do siebie. jeszcze? Umaw... Znaczy umawiamy się ciągle, się spotkamy gdzieś w Europie. <grym> Tylko, że ty studia zaczęłaś i znowu no. nie możesz. <grym> no trochę od... no, Fabiana też prowadzi, e, prowadzi takie studio, studio fitness e, i jest komentatorem e, telewizyjnym, ekspertem, więc e, też ma pełne ręce roboty, ale ciągle sobie mamy takie miłe wspomnienie w związku z e, ośrodkiem Formi Włoszech, gdzie jeździłyśmy mhm. na zgrupowania i tam najwięcej czasu sp wspólnie spędziłyśmy. I tak sobie ciągle obiecujemy, że kiedyś na wakacji pojedziemy do tej formy. A to by było, fajne. To by było <laughs> fajne. Także zabierzemy dzieciaki. Fabiana też ma córkę już, więc ja mam dwóch synów, więc mam nadzieję, że kiedyś ziści ten nasz plan. Czyli, mimo wszystko, Twoje wspomnienia najbardziej są z tymi pierwszymi igrzyskami, a nie z tymi, gdzie miałeś najwyższe te rezultaty. Nie, wtedy było trudno. Wtedy była presja, oczekiwania. No mi się nie udało niestety zdobyć medalu. Mhm. Ja byłam, byłam czwarta, piąta, siódma. Mhm. Niby blisko, ale jednak daleko. Więc... A z perspektywy czasu, jak na to patrzysz? Bo domyślam się, mówi się, że czwarte miejsce najgorsze dla sportowca. I ja szczerze uważam, że lepsze niż piąte, szóste, siódme, no bo jednak czwarte, prawda? Tak, aczkolwiek jeżeli mm, myślisz o takim zapewnieniu przyszłości swojej, mm -hmm. no to też ja jestem medalistką Mistrzostw Świata. Tyle razy byłam na Igrzyskach, ale no, ja nie mam olimpijskiej emerytury. Jej mieć nie będę już. Więc to zobacz, ile mnie tam... Ale tak, jeszcze tyle. trzecia była koleżanka z reprezentacji. Tak, ale jakby to był, to, to było też, to, to był też taki moment, kiedy było wiadomo, że jedna Polka zdobędzie ten medal. Więc mm -hmm. sukces był tak czy bo były siak. były dwie Rosjanki, bo... tak? Tak, były dwie Rosjanki przed nami, była Ania, była ja, tak? Było w Atenach. Z kolei w to Pekinie. To musiało być ciężkie bardzo bo Znaczy, w, pek... to... tak, w Pekinie było na przykład była Amerykanka, były dwie Rosjanki, że dobrze liczę? Trzy Rosjanki przede mną, byłam piątka, była, Amer... była Jelena, czyli pierwsza Rosjanka, Amerykanka. I jeszcze dwie Rosjanki i ja mam piąta. I jeżeli później przeanalizujesz wszystkie to, że im udowodnili doping systemowy i oczywiście tych moich koleżanek nikt nie złapał za rękę, tak? Nie udowodniono im niczego. Nie wiem nawet, czy były, mhm. czy stosowały doping. No ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze masz, masz. masz jakąś tam poczucie, że no, skoro wszyscy, no to dlaczego akurat tak. co tę konkurencję by, by oszczędzono? Ja się bardzo cieszę, że ta walka jest tak e, e, stale przede wszystkim, trwa, bo nasza federacja jest bezwzględna pod tym, pod tym względem i dzięki temu nasi lekkoatleci mogą pokazać swój potencjał. Bo tak jak teraz mamy świetną drużynę 400 metrów kobiet, to kiedyś też mieliśmy świetną drużynę 400 metrów kobiet, tylko one były czwarte, piąte bez przerwy, a przed okay. nimi były Białorusinki, Rosjanki I, i też pewnie mamy gdzieś z tyłu głowy myśl, że a może jednak one Dokładnie. też mogły stawać na podium. Jakby, nie chcę, żeby mnie ktoś tutaj y, posądził, że, że ja. No nie, ale oceniam, je. Ale Oczywiście nie, co no... chwila były nawet ostatnie igrzyska zimowe, łyżwiarka, figurowa i przecież y, jak, y, jaka y, wpadka do No zawsze, więc... tak, zawsze będzie domniemanie, że tam było coś, coś, coś nie no to tak. nie Także... W głowie to zostanie. No, i do tego zostanie. wrócimy po przerwie. Czas na igrzyska, druga część audycji. Moją gościnią nadal jest Monika Pyrek. E, no i wróćmy do tego ciężkiego tematu, o którym wspomniałaś e, dopingu. Czyli u ciebie w konkurencji nigdy. Znaczy, że tak powiem, nie było potwierdzone, że Twoje konkurentki nie zostały złapane oficjalnie, ale gdzieś z tyłu głowy mówiło się o tym, że jest ta niesprawiedliwość. No, ze względu na, na materiały, tak, które mm -hmm. się pojawiły, no, na ten doping systemowy. No, ciężko, ciężko rzeczywiście pomyśleć, że skoro był system, no to omijał jakieś konkurencje. Tak? No, nigdy. Ja oczywiście nie oskarżam dziewczyn, no, bo nigdy ich za rękę nie, tak. nie złapano. Tak? Także zresztą. Z większością, właściwie z wszystkimi się przyjaźniłam, tak? I, e, i z byłyśmy... osiągami również? Tak, no i z Jeleną, czy ze Swietlaną Fiofanową, czy, czy z Julią Golubczykową, e, z Tatianą Polnową. No, Ale to... nigdy na ten temat nie, nie poruszyłyście żadnego jej dyskusji na temat dopingu? Czy... Nigdy nie było dyskusji na okay. ten temat, nie, nie, nigdy. E, wiesz, no one przechodziły kontrolę. Na, na mistrzostwach, tak, no tak jak każdy musi, pierwsza piątka chyba zawsze była, jeżeli dobrze pamiętam, zawsze była e, sprawdzana. Więc ciężko, ciężko powiedzieć, że na pewno, tak? że tak. ja naprawdę nie chcę A nikogo później, oskarżać. Ale z drugiej strony oglądasz później film Ikar i widzisz, co. No i masz to coś takie, zrobić, że... prawda? Tak. Ja jeszcze y, w, y, mówiąc o tych igrzyskach y, i o tej rywalizacji, bardzo mnie ciekawi, to, no bo Rywalizowałyście z Anią Rogowską. Ona ma ten brąz y, igrzysk olimpijskich. Tak jak mówisz, byłaś tą czwartą. Byłyście skazane na to, że jedna z was skoczy na podium. Czy to była taka trochę wojna polsko-polska? Taka rywalizacja między wami? Ja myślę, że ta wojna polsko-polska się za zaczęła w ogóle po tym sukcesie. Okay. I właściwie nawet nie po tym sukcesie, tylko rok później, kiedy ja z kolei zdobyłam srebrną mistrzostw świata, a ani start kompletnie nie wyszedł. I trochę to była... My sobie za nią to wyjaśniłyśmy, ale to rzeczywiście no, dziennikarze trochę maczali no w tym palce. Bo Ania zaraz po tym nieudanym starcie wyjechała do domu na własną rękę. No jakby... W... Przy porażce no różne, ty, emocje, różne są. emocje targają, Nie można tak? tego Czasem po prostu chcesz się schować, i od tak. Razu. Dokładnie. I to jest naturalne dla mnie, ja to rozumiem. E, a ja gdzieś tam by zostałam w reprezentacji, byłam na wszystkich konferencjach prasowych i zadano mi pytanie, czy Ania mi pogratulowała. Ja powiedziałam, no jeszcze nie, no bo nie miałyśmy możliwości się spotkać. No tak, bo już wyjechała I wy... fala. Tak, i fala. Wyciągnięto tę, tę moją wypowiedź. Później jeszcze Anie o coś zapytano, bo Ania z kolei... Jak to było? Aha, bo to jeszcze tak się... Wiesz, to było x lat temu, już nie pamiętam się śmieję. Pamięć jest krótka. Ale też była taka sytuacja, że Ania zdobyła srebr... brązowy medal Igrzysk Olimpijskich, a ja tydzień po starcie pobiłam rekord Polski. Mhm. Mm i to znowu było takie ważenie, wszystkie. Czyli nakręcali was. Tak, ale z drugiej strony ja uważam, że to, że my miałyśmy siebie, to nas tylko mobilizowało. My w ogóle, w ogóle dopiero. Że na taki poziom Tak, poszłyście. dopiero teraz to doceniamy, że my miałyśmy. Wiesz, nie odpuszczałyśmy nawet na arenie krajowej. To prawda. W ogóle... znaczy, nie, co prawda, dwie osoby. Jechały. Tak, tak. Ale nawet e, trzy e, si u nas nawet jeżdżą Mistrzostwa Polski są, bynajmniej u nas, cięższe niż może nie Mistrzostwa Polskie, ale kwalifikacje krajowe są tak. cięższe niż, niż później później Mistrzostwa Świata, bo tak. tu masz większą presję, żeby wyjechać w ogóle. Dokładnie. No, tak jakby... Czy ty tak się czułaś, rywalizując z nią e trochę? E na arenie Polskiej wiesz, te, e żeby mieć tę kwalifikację, to my to miałyśmy, tak. tak? To tutaj miałyśmy zapewnione miejsce. Był tylko jeden sezon taki, kiedy. Było nas pięć z kwalifikacją na Mistrzostwa Europy i wtedy decydowały Mistrzostwa Polski. No tak, bo nie pojedzie piątka. Tak. I tylko trójka wtedy mogła jechać. No to powiem ci, że to był naprawdę stresujący start i my z Anią żadna nie skoczyła dobrze. Jakby Ania była chyba pierwsza, albo ja byłam pierwsza, jakoś nie pamiętam, okay. o, ale, które, No byłyśmy pierwsze, drugie miejsce mhm. zajęłyśmy. Ale to był tak stresujący start. Pierwszy raz byliśmy postawione w takiej sytuacji, nie? że musimy, musiałyśmy walczyć o, o miejsce w reprezentacji. A słuchaj, jeszcze takie pytanie mi się nasunęło. Czy nie było trochę tak przez to nagonkę na was, mm -hmm. tą dziennikarską i otoczenia z tego, co rozumiem, że? że w pewnym momencie miałyście tak, że ważniejsze jest, żeby wygrać z drugą Polką Oj, niż tak. z kimś innym? Pierwsze było to... Że lepiej być ósmą wśród dziewięciu niż, nie wiem, piątą? No nie, aż tak to nie. No nie wiem, aż tak, tak to nie. Ale na pewno ważne było to, żeby być... Tak, siebie nawzajem, ale też... Wiesz, my chciałyśmy więcej. To, to okay. było fajne, że my się nie zatrzymałyśmy tylko na poziomie krajowym, tylko obie chciałyśmy więcej. I to nas super mobilizowało. Wiesz, my... A dla kibiców super opcja, bo Dokładnie. któraś racznie. No, my jesteśmy na różne, ja brunetka, Ania Blondynka, tak, Ania taka bardzo ekspresyjna na, na, na stadionie, z kolei ja taka zamknięta w sobie skupiona, co jest w ogóle przeciwnością w takim życiu codziennym, bo to jestem prawda. gadułą i w ogóle to jestem prawda. ekspresyjna tak w takim życiu codziennym, z kolei Ania jest taka wyciszona w życiu codziennym. Nie? No i A... też jest mniej widoczna w mediach, prawda? Więc to tak, też myślę, ale że akurat natura. To, to prawda, natura, aczkolwiek to też się zawsze z Anią śmiejemy, bo, bo sobie się kontaktujemy i sobie raz na jakiś czas dogadujemy. I ja też się śmiałam z Anią, że zawsze musiała być lepsza ode mnie, bo ja mam dwójkę synów, Ania też ma dwójkę synów, tylko bliźniaki, czyli od okay. razu. Tak. <laughs> Więc się śmiałam, aczkolwiek Ania ma bardzo, bardzo energetycznych i bardzo fajnych Chłopaków. A kiedy to sobie wyjaśniłyście w ogóle tą taką no bo wtedy byliście młodsze, emocje grały rolę tak, i tak dalej dzienika. A kiedy to sobie wszystkim? wyjaśniłyście, że słucham Jakby no to w ogóle ja nic nie mam do ciebie i... już w trakcie aczkolwiek no dalej miałyśmy te cele, które no, zawsze ch które chciały być lepsze od drugiej, Sport. tak? Więc to nie, nie było tak, że wiesz, byłyśmy psiał psiułkami, tak? No każda jeździłyśmy w ogóle na te same zgrupowania, e, często wiesz, mijałyśmy się na treningach no, no właśnie a propos tego, to, to też na zakończenie ani, e, ani kariery. Miałam dojechać do Sopotu, ale nie z tym się syn rozchorował. To była jakaś mm -hmm. wysypka, ale miałam specjalnie przygotowany prezent e, dla Ani. E, zdjęcie specjalne, które Ludmiła Mitręga zrobiła kiedyś nam na zawodzie, chyba w Paryżu, na Mistrzostwach Świata. Ona było z takiej perspektywy, w ogóle były. No to, to jest przedziwne to zdjęcie. I Ludmiła mi jeszcze wysyłała je specjalnie pociągiem do, do Gdyni. Moja mama je odebrała z pociągu, a ja nie dojechałam. I co to za zdjęcie było? I to zdjęcie napisałam z tyłu Ani, że to jest dow... Na to, że zawsze się podglądałyśmy. E, I słuchaj, to zdjęcie z takiej perspektywy my stoimy na rozbiegu. I ja się szykuję do, 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 do skoku, a Ania coś zaznacza jeszcze na rozbiegu. Mm -hmm. I ona jest z przodu, ja jestem z tyłu. Tylko ta perspektywa pokazała, że Ania się nachyla, a ja sobie wiążę spodenki. I, I wygląda patrzy, to tak, jakbym wszystko ja jej okay. tak pokazywała, a Ania tam zagląda. Więc i napisałam, że to jest po prostu dowód na to, że zawsze się podgląda. Ale uśmie. to fantastyczne, zawsze. że teraz była ta rywalizacja, a teraz yy, mówicie o tym. Mam wrażenie, wspominacie z takim uśmiechem. No to jest piękne sportu. Nie, tak. To, to jest w ogóle cudowne. Wiesz, Ania teraz zaczyna... Jak już odchowała te, te swoje, tych swoich chłopaków i, i ma trochę więcej czasu dla siebie, to Ania wchodzi w trenerkę. I mhm. ja uważam, że ona będzie genialnym Czyli trenerem. będzie kobieta. Tak, i ona, ona zawsze miała smykałkę do takiej analizy tego wszystkiego. I mi się wydaje, że ona naprawdę będzie dobrym trenerem. I to trzymam super. naprawdę za nią kciuki. I też się zresztą śmiejemy, że się będziemy uzupełniać, bo ja organizuję zawody też latyczkarzy. I tam gdzieś spróbujemy stworzyć im taką szansę rozwoju, mhm. bo tych zawodów dla młodzieży jest mało, tych dla profesjonalistów jest bardzo dużo, ale dla młodzieży jest mało. I wiesz, no ona z kolei będzie trenerem, więc to takie fajne, znowu synergia, taka. Także cieszę się z tego. No, mówicie o tych obozach, ty tutaj przyjechałeś z eventu dla dzieci, jedziesz na kolejny event dla dzieci, a ja muszę cię o to zapytać, o. Fame MMA, gdzie jest teraz Piotrek Lisek. Co o tym uważasz? No bo z jednej strony budujemy tą ideę olimpijską wśród dzieci, a z drugiej strony dzieci oglądają Fajm MMA. Ja nie mówię, że tam Piotrek coś złego powiedział, ale są tam ludzie, którzy mają różne, różne poglądy i różną formę przekazu. Jak ty do tego ja podchodzisz? Ja jestem zdziwiona tą decyzją. Mhm. Tak bardzo mocno. I oczywiście nie jestem Piotrkiem, Piotrek nie jest mną. Zresztą nam... No, to jest mój bliski znajomy, no a mogę powiedzieć, że przyjaciel. I też w momencie, kiedy on ogłosił tę swoją decyzję, no to dziennikarze do mnie zaczęli dzwonić po, po opinię. Ja odmawiałam tej opinii, no bo nie miałam szansy rozmawiać z Piotrkiem. Chciałam, najpierw, tak, chciałam najpierw z nim wysłuchać jego argumentów. Ja mu powiedziałam o swoich argumentach. I no i okej, okay, on uważa, że to jest jego natura, że on musi coś robić. takiego robić szalonego. Ja uważam jednak, że niestety, mimo że on, on argumentuje to, że pokazuje też taką pozytywną stronę sportowca tym tak. dzieciom, które już tam są i, e, i w tej patologicznym, tak to się nazywa, środowisku istnieją, to on pokaże tą normalną e, naturę sportowca, olimpijczyka. Ale ja z drugiej strony też uważam, że no niestety te dzieciaki, które do tej pory nie znały, tego, to dzięki niemu też... Którzy byli, tak, się i tak nim. Tak, inspirowali nim, no to poznają ten świat. Także to niestety działa w dwie strony. I jakby, no mi by nigdy do głowy... Ty wyś propozycję nie, nie przyjęła. Nie, ja miałam, propozy ja miałam propozycję walki bokserskiej. Okej. Okay. I jej nie przyjęłam, tak? Za też ogromne pieniądze i no, ja... Ale też na zasadzie takiej frykowej walki? No tak, to było dla bokserska, ale dla okay. e, że tak powiem, dla znanych ludzi, o mm -hmm. tak. E, więc no, dla mnie w ogóle nie, nie przyszło mi do głowy, to może dlatego, że ja prowadzę taką, a nie inną działalność. Możliwe. E, no dla że mnie ty to są... dzieciaki. Tak. I ja chcę pokazywać im co innego. Ja, ja chcę pokazywać im e, po prostu prawdziwy sport, a, a nie... nie udawane cyrki i, i okej, okay, ja rozumiem, że ktoś E, może jakby fascynują go sporty walki. Tak. Okej, okay, no ale to zawsze można sparring zrobić na treningu. Tak? No albo, ale też są, albo też są, mam no, wrażenie, jest że... samo MMA jako sport. Tak, jest, tak? i to jest A nie... krzywdzące też dla tego MMA, który jest sportem UFC, tak, gdzie tak, mamy. Tak, swoich... więc jakby. A ja jeszcze tak. Trudne, trudne to jest. To jest jego decyzja. I on się będzie mierzył z konsekwencjami, ale no... Chyba już się trochę mierzy, bo czytałam komentarze, no to niektórzy są zszokowani po prostu tą decyzją. No myślę, że to Nawet jest... Nawet nie chodzi o hejt, tylko o taką krytykę. Tak, no, no to jest pierwszy sportowiec, który no, startuje akurat w tej federacji. A tak? nie, bo nie, nie uważasz, że to może wywołać falę? że boję się. Ko kolejni pójdą, bo można zarobić trzy razy lepiej niż w sporcie olimpijskim, a z drugiej strony my też powinniśmy przekazywać jakieś wartości. To prawda, ale z drugiej strony, to znaczy ja się boję, że jest jakby przyzwolenie na to, że mhm. tak można robić yy, i no wcale, wcale nie jestem z tego powodu zadowolona. Raczej uważam, że to nie powinno iść w tę stronę. Ale z drugiej strony to też pokazuje, że ten sport olimpijski nie ma oferty tak to naprawdę. Prawda. Tak? Trzeba Takiej coś rozrywki zmienić. nie ma. I to też powinien być taki chyba pstryczek w drugą stronę, tak? że, żeby się zastanowić. Żeby się zastanowić no musimy coś zmienić, żeby porywać też tłumę. To prawda, że to już nie może opierać się tylko na historii i tradycji, ale jednak tych młode pokolenie przyciągnąć do tych też inspirujących wyczynów. Dokładnie. A tak z perspektywy sportowca, jeszcze zapytam cię o tą sytuację, czy to, no to może wpłynąć chyba na przygotowanie do, do Igrzysk? Czy uważasz, że rzeczywiście to jest taka, już pomijając ten aspekt, chodzi mi tutaj wartości i tak dalej, że taka zmiana bodźca aż na niecały rok przed Igrzyskami? Znaczy tutaj nie byłabym wcale taka kategoryczna okay. w ocenie tego, bo... Mm, Pytam o waszą dyscyplinę bardziej, prawda? Bo... Nasza dyscyplina jest bardzo wszechstronna, tak? Mhm. Czyli my ten trening mamy naprawdę bardzo wszechstronny i yy, mamy dużo elementów, na przykład akrobatyki, tak? Czyli Więc, sam trening MMA może źle nie wpłynąć? Yy, myślę, że nie. Mhm myślę, że nawet gdyby nie brał udziału to e, dla głowy to, ma... to dla, tak, jakby po prostu chodził na treningi takie no to i tak myślę, żeby korzyść jakaś była no tylko zawsze jest obawa kontuzji tak, tak? to I, prawda, tam e, jest dużo większa szansa dokładnie nie? i niestety no nie wypominam nikomu wieku, ale e, no też Piotrek ma już tyle lat ile ma i ten organizm się aż tak nie regeneruje jak kiedyś, a rekordzista i... jest rocznik 9.9 to prawda. Ale też ma otwartą głowę i, i raczej jest z tych szaleńców bardzo odważnych, więc nie wiem, może też. Nie mam pojęcia. Szczerze, yy, dla mnie to jest tak trudna sytuacja. Ja, ja ją tak przeżywam wewnętrznie, bo mm -hmm. jestem, przynajmniej zawsze byliśmy blisko z Piotrkiem i wiesz mi, nawet yy, to wczoraj też rozmawiałam na ten temat, że. Z takiej pozytywnej osoby, z, tak, z tym uśmiechem. To ja, prawda. Ja po prostu nie jak jestem w stanie... Ja z saltem i z, Tak. Z... Ja sobie nie potrafię wyobrazić, bo ja nie oglądałam tego, i nie potrafię sobie wyobrazić, jaką w ogóle, że on taki może. Ja oglądałam walczyć. kiedyś raz taką walkę i postanowiłam, że już nie będę tego wspierać po prostu. No, no, tymi... Właśnie, więc ja, ja naprawdę jakby nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak to, jak to wygląda. A jeszcze chciałam Cię zapytać o coś takiego, bo to mi pokazuje, że sport rzeczywiście przełamuje bariery. Czy to jest prawda, że ty miałaś lęk wysokości? Tak. Naprawdę? Tak, ja jak do tej to porę. jest możliwe? A skoczyłabyś na bungee? Może Nie. skoczyłaś? Nie. Co ty? I z tą Jejku. tyczką tak... Przecież ja się, wiesz, jak miałam zwierzę na basenie skoczyć, to się modliłam pół godziny. No, ale ja uważam i zawsze to, to powtarzam, że to jest dowód, że można jakby pokonać wszystkie swoje granice. Czyli polubiłaś tyczkę, ale generalnie z wysokością ci tak... Ja nie tak naprawdę końca. jej nie polubiłam od na początku. tylko Love, hate Tak, ja skakałam w Zwyż i uwielbiałam po prostu tę konkurencję, ale moja no, wzrostu mi nie dała ani siła, ani szybkości, ani takiej dynamiki, która mogłaby mi pomóc w tej konkurencji. Aczkolwiek byłam druga w województwie, nawet w makro-województwie, w więc... makroregionie, tak to się nazywało. Więc gdzieś tam predyspozycję miałam. Zresztą podobno bardzo ładnie technicznie skakałam w Przeskoczyłam samą siebie, bo mam rekord życiowy metr 72, a trener Cendrowski z Gdańska, trener od skoków zwyż zawsze mi mówił, że jak skoczek zwyż przeskoczy siebie, to może nazywać się właśnie skoczkiem zwysz. Więc tak, ja, ja to zrobiłam, więc naprawdę jestem z tego dumna, I... bo, bo kocham do tej pory. To jest moja dla mnie najlepsza konkurencja lekkoatletyczna. A teraz byłabyś w stanie tak sobie skoczyć? Wzwyż tak, no. o Myśl, myślę, myślę, że musiałabym się przygotować do tego. A inne zawodniczki? Ja, jak to jest w ogóle? No bo powiedzmy, wiesz, no jak ktoś trenował, no nie wiem, cokolwiek innego, no to pójdzie i tego się nie zapomina i tak dalej. No ale wasza konkurencja znaczy, jest to bardzo się, trudna. Tego się nie zapomina i ja, ja prowadzę też uczniowski klub sportowy i jak raz na jakiś czas przychodzę na trening techniczny dzieciaków i mówię coś do nich i widzę, że nie rozumieją i próbuję im wtedy to pokazać. I e, jakby wszystko technicznie gra, okay. tylko nie ma dynamiki. I ja Ale... nawet jak się zapędzę w tych moich, wiesz, tęsknotach i powrocie, mówię, a, to sobie pójdę na dłuższy rozbieg. I zrobię dłuższy, czyli sześć kroków, tak? Okay. <laughs> Żebyśmy tu nie demonizowali, że biegnę z pełnego rozbiegu. Na... I wydaje mi się, że ja to tak robię, wiesz, czucie ciała jest takie, mm -hmm. że ja to, to tak robię. Motion. I mówię do męża, nagraj mnie, nagraj mnie. A później oglądam i mówię, Boże. Przecież ja w ogóle nie biegam. No i, i jakby wszystko jest, pamięć mięśniowa mhm. jest i to we wszystkim. E, I to się na przykład sprawdza. My prowadzimy w fundacji taką platformę sportowo-edukacyjną Kinder Joy of Moving, alternatywne lekcje w u która powstała jeszcze w trakcie pandemii jako, jako odpowiedź i, i pomoc przede wszystkim w zdalnym nauczaniu lekcji WF-u i bardzo dużo nauczycieli i też rodziców z tego korzystało i korzysta do, do dzisiaj jako inspiracja. I ja jestem gospodarzem każdego filmiku, każdego wideoinstruktarzu i Jestem, uczę się też innych sportów tak naprawdę. I dzięki temu, że jest ta pamięć mięśniowa, mhm. to mimo że ja już nie jestem w takiej dyspozycji jak kiedyś, to ja jestem w stanie wykonać ileś rzeczy i łatwo mi przychodzi e, nauczanie się tych technicznych te ale Ale samego aspektów. skoku o nie byłabyś w stanie dzieciom teraz pokazać. Nie. jednak byłaby tam bariera tej nie, te, wysokości. teraz w tym momencie wszystkiego... to w ogóle nie, bo mam zamrożony bark, więc ciężko mi włosy zwijać. Ale jakby były nie, był nie zamrożone, to jednak ten skok, Eem... wiesz, łatwiej by było. Zdecydowanie łatwiej. Mhm. Tu jest też kwestia odwagi. No na pewno. Także... Ja na was patrzyłam i się bałam. Tak. No myślę, żebym się odważyła. Ale chwilę by mi zajęło y, przygotowanie się do tego, bo tu jednak działają inne grupy mięśni niż normalnie, jak nawet jak utrzymujesz siebie w dyspozycji, to w tej tyczce no, jest trudniej. Monika niestety czas nas goni, ale muszę zadać to pytanie. 2004 rok a ten medal o tyczce dobrze mówię. Ani Rogowskiej, tak. doczekamy się kolejnego. Jeszcze nie na tych igrzyskach, okay. a może na kolejnych. Okej, okay, czyli Byłoby perspektywa supy. dłuższa. Tak, bo to... jest mnóstwo zdolnych dziewczyn. Mnóstwo zdolnych czyli dziewczyn. Czyli Ania które... musi wrócić jako trenerka tak. i przekazać tą swoją trochę. E, ja myślę, że fajnie by było, żebyśmy mm, gdzieś tam tą synergię mhm. była i żeby jeszcze tak mentorsko poprowadzić dziewczynę, bo. Bo myślę, że troszkę brakuje tego takiego chcieństwa, które my chciałyśmy, że nie tylko, żeby być tu, najlepsze bić się z Polkami między tak. sobą, tylko trzeba wzrokiem sięgać dalej. I, I myślę, że to przyjdzie, tylko dziewczyny po prostu muszą nabrać takiej pewności w skakaniu i, i później przeskoczyć tę mentalną też barierę. To prawda, a to jeszcze, jako wywołałyśmy te kolejne igrzyska, Dziewięć medali lekkoatletów w Tokio. Ile, wydaje ci się, jeszcze szans w Paryżu? No domyślam się, że może być gorzej. Bo... Ja zacytuję może wiceprezesa Związku Tomka Majewskiego. No ciężko będzie. No tak. To hmm. prawda. No tam no, był re rekordowy. To był rekordowy. E, no tylko też zdobyli je ci co zawsze, tak? tak. Ta a, nasza a, podpora. Czas leci. A czas leci niestety i... Musimy Mam poczekać. nadzieję, że dziewczyny 4x400 wykurują i one w drużynie zawsze są silne. Ja liczę i to by było w ogóle spełnienie, nie wiem, takich moich marzeń kibicowskich, że Natalia Kaczmarek zdobędzie medal. No to prawda. Oj, to po prostu ja uwielbiam Natalę i. I naprawdę mam, trzymam ogromne kciuki, zresztą przyjaźnie się, i, i też jako zawodniczka przyjaźniłam się z jej trenerem, Markiem Rożejem I po prostu no kibicuję dwójce. To nie jest tak, że tylko Natalia, ale ja też temu trenerowi kibicuję, żeby to wszystko się udało. Także no, ciągle wierzę, że w otyczce też jest szansa jeszcze na walkę. Okej. Okay. Byle by było zdrowie. I brak kontuzji. Tak i, i, i no jakieś coś, co ruszy, bo Piotrek wszystko ma, tylko no brakuje tego czegoś w sporcie. Wiesz, że to coś musi przejść. To, co jest takie nienamacalne, tak. a, a jest. To jeszcze na koniec trzy szybkie pytania. Gdybym nie była sportowcem, to... Zawsze się śmieję, byłabym księgową. Naprawdę? Ale, ale nudna odpowiedź, słuchaj, niech mi tak nudnej nie da. A ja wiesz, w tych papierkach bez przerwy, ja lubię. I może mnie denerwują, no bo taka jest, taka, taka jest rzeczywistość fundacyjna, oprócz tych super momentów, kiedy jesteś dzieciakami tak. i pokazujesz piękno sportu, no to później ale to fajnie, wskakujesz. że lubisz tą drugą stronę w sumie. No, wiesz, jestem po administracji publicznej, ale nie, wiesz, to nie, nie na darmo wybrałam ten kierunek e... studiów. D najlepsze sportowe wspomnienie, moje najlepsze sportowe wspomnienie. Papugi? Papugi, nie. Ja myślę, że wszystkie wspomnienia z, z ludźmi, których spotkałam na swojej drodze, takimi najbliższymi, którzy wpłynęli też, mieli ogromny wpływ na mój rozwój, poprowadzili mnie. Wiesz, ja nigdy nie byłam taką zawodniczką, która w, w ślepo brała te wszystkie rady, które były dookoła, mhm. ale wydaje mi się, że dużo słuchałam. Analizowałam to i później, wiesz, z serducha działałam, ale jestem wdzięczna tym wszystkim ludziom, którym, których spotkałam, którzy mi pokazali ten świat i poprowadzili w dobrą stronę, tak? Także to jest piękne wspomnienie. Zawsze, zawsze mówię, że czego mi brakuje, to brakuje mi ludzi ze sportu. Moje, spo, moje motto na koniec. Ach. To jest trudne pytanie, bo ja, nie, ja nigdy nie, nawet jak w pracy z psychologiem, gdzieś mm -hmm. tam e, proszono mnie o to, żebym ileś tam zdań napisała na ten temat, to wiesz co, ja zawsze mówiłam, że ja chcę mieć święty spokój, tak? To takie moje motto życiowe. No to ale tak powiem Ci, że dajesz sobie święty spokój, tak? Że... <laughs> no właśnie, ale to mi nie wychodzi. Więc to jest po prostu takie e, pragnienie. E, Czegoś, co się nigdy nie wydarzy, bo ja taka nie jestem. no Nie wiem, nie wiem czemu, ale rzeczywiście e, marzę o tym, ale nawet jak skończyłam e, tą moją przygodę ze sportem, to sobie dałam tylko dwa miesiące na odpoczynek, i później zaczęłam, już nie mogłam. tak? Czyli nie masz motta. Też ja chcę być po prostu takie. Ja mam wrażenie, że chcę po prostu. Nie wiem, może to źle zabrzmi, ale dobrym człowiekiem. No nie, no jak źle? No, chciałabym, no, żeby ktoś nie ocenił, że ja siebie już, już jakby mówię o sobie, że jestem dobrym człowiekiem, ale naprawdę chciałabym być dobrym człowiekiem i, i jakby pracować też w ten sposób, żeby, żeby w pracy wszyscy byli zadowoleni, żebyśmy robili piękne rzeczy. Jakby to mi, to mi wystarczy. Po prostu chcę się też otaczać ludźmi, którzy myślą tak samo, którzy czują tak samo, którzy mają tę samą pasję. Którzy no, po prostu chcą. No to działać. jest, to, wszystkie Twoje odpowiedzi e, zawierały ten aspekt ludzkiej relacji i myślę, że to jest piękne. Dziękuję Ci za wizytę. Dziękuję I życzę ja wszystkim słuchaczom, żeby też mieli takie motto. No bo bycie <laughs> dobrym człowiekiem, myślę, że jest niezwykle e, ważne. Dziękuję jeszcze raz, Monika. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam.